Dzień dobry kochane, chodźcie razem ze mną na wspólny przegląd nowości do sklepu Action. Mam Wam do pokazania naprawdę dużo przepięknych perełek, tak więc rozsiądźcie się wygodnie, kawka albo herbatka w dłoń i zaczynamy dzisiejszy przegląd. Na początku chcę Wam zaprezentować nowe, przepiękne albumy na zdjęcia. Kosztują one 6 zł 95 groszy, a w środku mamy aż 30 arkuszy. Jak wiecie, ja jestem w posiadaniu albumów z Action, bardzo je lubię i serdecznie Wam je polecam. Mamy również nowe produkty na dziale ze sztuczną roślinnością, są fiołki, mamy również tulipany, tak więc dla każdego coś dobrego. Osobiście w oko wpadły mi również te wazony. Kosztują tylko 9 zł i 49 groszy. Szczególnie te marmurowe wersje przypadły mi do gustu, chociaż nie ukrywam, że ta złota też prezentowała się ciekawie. Jak za tą cenę jest to produkt godny uwagi. Kolejna perełka, która na pewno szybko zniknie z półek, to ta przepiękna szkatułka wykończona materiałem bukle. Mamy również złote elementy i kosztuje ona 24 zł i 95 groszy. Dostępny jest kolor biały oraz beżowy. Całość jest świetnie zorganizowana w środku, jest również lusterko. I tak jak powiedziałam przed chwilą, na pewno jest to rzecz, która szybko będzie wyprzedana. Ale w oko wpadły mi również takie organizery stojące na biżuterię. Kosztują 23 zł i 95 groszy. Mamy wieszak, ale również jest takie miejsce do poukładania biżuterii, na przykład do kolczyków czy też do pierścionków. Mamy dwie wersje kolorystyczne i całość nawiązuje do innych organizerów, które pokazywałam Wam w poprzednich przeglądach. Tak więc na pewno te produkty kochane kojarzycie. Mamy również nowe tace dekoracyjne. Zacznę od tej trójkątnej tacy na nóżkach. Kosztuje ona niecałe 19 zł. Dostępny jest kolor biały oraz brązowy. Druga taca natomiast jest zdecydowanie dedykowana fankom złota, ponieważ mamy właśnie złote wykończenie, a sam środek jest w takim bardzo ładnym, zgaszonym, beżowym kolorze, ale też są jeszcze inne wersje kolorystyczne. Mi po prostu ten beż najbardziej się spodobał. Za taką tacę zapłacimy niecałe 18 zł, a jej średnica to 30 cm. Mamy również bardzo ładne nowe ptaszki w trzech wersjach kolorystycznych. One są ceramiczne i kosztują 5 zł i 95 groszy za sztukę. A w nowościach znalazłam również bardzo ładną półkę ścienną, która również nawiązuje do najnowszych trendów wnętrzarskich, ponieważ obecnie tego typu łuki są bardzo modne. A same spójrzcie, taka szafka kosztuje tylko 29 zł i 90 groszy, więc cena jest naprawdę rewelacyjna. Mamy również otwieracz do butelek z pojemnikiem. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy spotkałam się z czymś takim. Wygląda to dosyć nietypowo. Dajcie znać, co sądzicie o takim elemencie dekoracyjnym do Waszych domów. A tutaj mam coś jeszcze fajnego na ogród. Zobaczcie, pojawiły się piwonie w trzech wersjach kolorystycznych. Są to cebulki kwiatowe piwoni za 14 zł i 99 groszy. Znalazłam również bardzo ciekawe kieliszki, kosztują 4 zł i 95 groszy i są to kieliszki plastikowe. Znajdziecie je na dziale z pojemnikami.
Kolejna nowość myślę, że zachwyci wszystkie fanki marki The Pink Stuff. Jest to nowy płyn do mycia podłóg. Ja jestem w posiadaniu tej starej wersji i bardzo ją lubię, natomiast za tą nową zapłacicie 13 zł i 49 groszy. Do sprzedaży powróciły również te rondelki z marmurową powłoką, które na pewno doskonale kojarzycie z moich przeglądów. One też bardzo szybko się wyprzedały, a kosztują 23 zł. I tutaj znalazłam również butelkę z bambusową przykrywką, a w dodatku w zestawie jest również zaparzacz. Za cały taki zestaw płacimy 22 zł i 95 groszy, a jeżeli chodzi o pojemność tej butelki, to mamy tutaj 300 ml pojemności. W oko wpadły mi również najmodniejsze salaterki za jedyne 6 zł i 79 groszy. Dajcie znać, jak one Wam się podobają. Jak widzicie, są one delikatnie żebrowane i cały czas zastanawiam się nad tą paterą. Bardzo mi się ona podoba, ale nie wiem, czy kupować kolejną. W każdym razie kosztuje ona niecałe 15 zł i jest naprawdę przepiękna. Napiszcie mi w komentarzu, czy powinnam się na nią zdecydować. Te dyfuzory pokazywałam Wam jakiś czas temu w moich przeglądach. Teraz pojawiła się jeszcze nowa, arbuzowa wersja, ale mam również bardzo ciekawy produkt, ponieważ jest to nawilżacz powietrza z kamieniem solnym. Kosztuje niecałe 25 zł i jest w dodatku ze światłem LED. Za niecałe 12 zł znalazłam jeszcze kolejne nowe dyfuzory zapachowe wykończone chwostem, ale jak wiecie, ja jestem obrażona na dyfuzory z Action i póki co nie planuję żadnego nowego kupić. Natomiast w oko wpadły mi również te kosze. Dostępne są dwa rozmiary oraz dwie wersje kolorystyczne. Mamy beż oraz taką kawę z mlekiem. Oczywiście, kochane, zostawiam Wam wymiary tych produktów, żebyście mogły się z nimi zapoznać. Myślę, że to będzie pięknie prezentowało się w organizacji. Kolejna piękna nowość to taka taca z przegrodą. Idealnie sprawdzi się na przykład na Wasz stół. Są dostępne dwie wersje kolorystyczne, a za sztukę zapłacimy 23 zł i 95 groszy. Tutaj chcę Wam również pokazać bardzo fajne koszyczki na chlebek. Ja sama jestem w posiadaniu czegoś podobnego i to świetnie wygląda na przykład na stole wielkanocnym. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało. Napiszcie proszę, co najbardziej wpadło Wam w oko. Tymczasem kończę na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i widzimy się już jutro w kolejnym przeglądzie. Do zobaczenia, pa!